Rozdział 10. Posłuszeństwo przynosi błogosławieństwo. W 10. wersecie naszego rozdziału Mojżesz na nowo podejmuje główny wątek swojej przemowy. Ja zaś pozostałem na górze jak poprzednio przez 40 dni i 40 nocy, także tym razem wysłuchał mnie Pan i nie chciał cię wytracić. I rzekł Pan do mnie, wstań, wyrusz na czele ludu, niech wejdą i wezmą w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Pan chciał wypełnić swoje obietnice mimo wielorakich przeszkód i dać Izraelowi w posiadanie cały kraj zgodnie z tym, co poprzysiągł Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że ziemię, w której przebywali, da ich potomkom jako wieczne dziedzictwo. Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg? Tylko abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy. Werset 12. Podążanie za Bożymi przykazaniami rzeczywiście przynosiło im tylko dobro, doskonałe i obfite błogosławieństwo. Droga szczerego, prostego posłuszeństwa wobec Boga jest drogą prawdziwego szczęścia i Panu niech będzie za to chwała, że stoi ona otworem dla każdego, kto miłuje Go w prawdzie. Jest to słodka pociecha na każdy czas. Bóg podarował nam swoje kosztowne słowo, doskonałe objawienie swoich myśli, co więcej, dał nam coś, czego nie posiadał Izrael, Ducha Świętego, który w nas mieszka. Dzięki niemu jesteśmy w stanie zrozumieć Jego słowo i nauczyć się je cenić. Dlatego też posiadamy o wiele większą odpowiedzialność niż Izrael i pod każdym względem jesteśmy zobowiązani do życia w posłuszeństwie. W końcowych wersetach naszego rozdziału Mojżesz zdaje się coraz wyraźniej odzwierciedlać doskonałe moralne motywy i posłuszeństwo, a wobec ludu stawać mu się coraz bliższy. Oto mówi, do Pana Twego Boga należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje. Jednak tylko do Twoich ojców przywiązał się Pan, Twój Bóg, aby ich miłować, a po nich wybrał ze wszystkich ludów Was i ich potomków, jak to jest dziś. Werset 14 i 15. Czyż nie jest to cudowny przywilej, aby cieszyć się miłością tego, który posiada niebo i ziemię, a w łasce swej zechciał wybrać akurat nas? Jakiż to zaszczyt, by móc służyć mu oraz być posłusznym jako jego własność i lud jego suwerennego wyboru, być odłączonym od wszystkich innych narodów, ziemi, jako słudzy Pana i świadkowie dla Jego imienia. Niewątpliwie nasze przywileje są jeszcze wyższe, ponieważ dogłębniej i lepiej znamy Boga niż kiedykolwiek znał Go lud izraelski. Znamy Go jako Boga i Ojca naszego, Pana Jezusa Chrystusa, a tym samym jako naszego Boga i Ojca. Duch Święty mieszka w nas, przez Niego miłość Boża rozlana jest w naszych sercach. On wywołuje w naszych sercach radosny okrzyk, Abba, Ojcze. Jakże dalece przewyższa to wszystko, co kiedykolwiek posiadał lud izraelski. Jednakże nie powinniśmy nigdy zapominać, że wraz ze wzrostem naszych przywilejów wzrasta także Boże prawo do wymagania od nas posłuszeństwa.
Dlatego każde wezwanie skierowane niegdyś do tego ludu oraz każde zwracające się do niego napomnienie powinno z podwojoną mocą dotykać naszych serc. Zajmujemy najwyższe stanowisko, jakie kiedykolwiek może zająć istota stworzona. Ani potomkowie Abrahama na ziemi, ani aniołowie Boży w niebie nie mogą powiedzieć tego, co my możemy mówić, ani znać tego, co my możemy znać. Zostaliśmy na zawsze zjednoczeni ze zmartwychwstałym i uwielbionym Synem Bożym. Wraz z apostołem Janem możemy powiedzieć, gdyż jaki On jest tacy i my jesteśmy na tym świecie. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 17 werset.